Gościem naszego stałego gościnnictwa jest Czesław Mozik. Dzień dobry. Czesław, jesteśmy prosto po koncercie w Gostyninie. Powiedz, jak wrażenie, jak gostyńska młodzież, jak to widziałeś? Ja to słyszałem i widziałem najfantastyczniej tutaj jakby Gostyninie. Stąd Michał Chojnacki zrobił aranżę i zebrał ekipę młodych muzyków stąd i z Kutna, i z okolic. I też przyjechał młodzieżowy chór Młodzieżowego Domu Kultury z Kutna i zagraliśmy taki program z płyty Kiedyś to były święta. Program, który jest zrobiony, gdzie piosenki świąteczne są troszeczkę ponownie wymyślone i no, nie ukrywam, jestem bardzo zaskoczony i pozytywnie. Ja chyba nigdy nie słyszałem tyle płyt na jednym koncercie jak dzisiaj. Nie pamiętam, kiedy to było, to musiało być 10 lat temu jeszcze, podczas debiutu. A dzisiaj była cudowna publiczność i bardzo taka empatyczna i nie ukrywam, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo była bardzo otwarta i sądzę, że no cóż, trzeba się jakoś przygotować do świąt, więc robimy to graniem takich piosenek świątecznych, taki muzyczny kalendarz adwentowy. Widzisz ten projekt, czujesz ten projekt Rajkowie Przyszłości, tak? Tak, to jest moja taka perełka życiowa. Ja sam skończyłem Akademię Muzyczną jako nauczyciel i nauczyciel. I nie ukrywam, że myślę, że jeżeli coś potrafię, to mieć fajny kontakt z młodzieżą. Ja rozumiem, Grajków Przyszłości, ja też nazywam ich Grajków, co niektórych to prowokuje, ale samo sobie mówię bardem i muzykiem, bo w naszym kraju za dużo jest gwiazd. Wszyscy są gwiazdami, wielkimi artystami, a tak naprawdę nasza funkcja i rola jest taka, czy obojętnie, czy będziemy grać profesjonalną, będziemy żyć z muzyki, to nasza rola jest taka i takie na szczęście jest, że gdzieś tam znajdujemy się w takim świecie muzycznym. Śpiewamy, gramy, staramy się i to jesteśmy takimi nerdami troszeczkę. I nic złego w słowie nerd, ale jest to nasza pasja i jest to taka nasza pasja, która naprawdę, myślę, jest czymś bardzo wartościowym. A często zapominamy o tym i często w tych czasach, gdzie promuje się różne wartości, to sądzę, że przypomnienie o tym, że młodzież muzykuje na każdym poziomie i w każdym wieku jest bardzo ważne. Nawiązałeś tutaj do Pszczyny, w której jeszcze koncertowałeś, dzisiaj jesteś w Gostynie. Widzowie chcieliby może poznać, może uchylić Robka tajemnicy. O co chodziło z tym porywaniem Pszczyny i Gostyni? A, to tylko dlatego, to był taki żarcik. Tak naprawdę to chodziło o to, że wczoraj grałem w Pszczynie, bo miasto Pszczyna też bierze udział w płycie Kiedyś to były święta, jak to Kudno też z trzema piosenkami. Więc wczoraj graliśmy dwa koncerty na zamku starym, Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Ale ja troszkę żartowałem, bo logicznie zawsze najlepiej jak się podzywać publiczności, to się mówi, że wczoraj było źle, ale dzisiaj jest najlepiej. Więc tak samo za tydzień jak będę w Olsztynie, to powiem, że w Olsztynie jest najlepiej, ale w Gostyninie nie było najgorzej. Co nie jest prawdą, bo były stojące owacje, jestem przeszczęśliwy. Już ostatnie pytanie, Czesław. Największą sławę zyskałeś przede wszystkim nie tylko swoim talentem, ale też zaraz się postacią rozpoznawalną, bo występa w telewizji. Czy planujesz powrót do jakiegoś show? Ja myślę, że jeżeli będzie show godny takiego Czesława Mozilla, to myślę, że tak, ale jest dużo propozycji różnych dziwnych rzeczy. Czyli masz propozycje? No, ja nie mogę zdradzać takich rzeczy, ale tak, mam bardzo dużo różnych propozycji, ale tak samo jak wcześniej przed X Factorem odmawiałem różne rzeczy, tak samo teraz odmawiam i pamiętajmy o tym, że już ja nigdy nie będę tak popularny jak Kuba Wanek Olaf, więc obojętnie co ja będę robił w telewizji, to do końca życia będę Pawłankiem Olafem. Więc ta sprawa już jest posadzona, a póki co to się cieszę, że mogę grać z młodzieżą i właśnie tak sobie grudzień i styczeń tak troszeczkę lekko przechodzić przez ten okres.